Szczęść Boże, Król nam Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Więc witajcie moi kochani na moim kanale. Mianowicie zapraszam, polecam Jacek Sagórski. Będę musiał to zmienić. Bo zapraszam i polecam Jacek Sagórski, to prawdę mówiąc, ja to wziąłem od zapraszam i polecam Piotr Roczewski, kolekcja klasyki. No, to ja stamtąd to wziąłem. Piotr Franczewski to zapraszał, a ja teraz sobie wziąłem to i zapraszam i polecam Jacek Sagórski. No ale to nie o tym miała być mowa. Mowa miała być taka, że ja miałem takie poczucie, że muszę po raz kolejny zwrócić się w sprawie pewnych osób i w imię Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego ja poczułem, że mam obowiązek ogłosić panowanie i zwycięstwo Pana Jezusa, dlatego że Pan Jezus już za te wszystkie grzechy, on za to wszystko oddał już życie i szatan nie ma władzy w tej kwestii, tylko Jezus ma prawdziwą władzę i Jezus jest prawdziwym królem. Jezus wziął na siebie wszystkie nasze ciężary i wszystkie nasze choroby wziął na siebie i Jezus jest Panem, jest królem. Królem, który pozwolił nam, ludziom, się zabić. Pozwolił nam przybić się do krzyża i umrzeć za nas. Być przez nas biczowany. I to wszystko dla naszego zbawienia. Dlatego, że ktoś musiał ponieść karę za te wszystkie grzechy. I Pan Jezus wziął to wszystko na siebie i poniósł karę za te wszystkie grzechy i za te wszystkie winy. I gdyby nie on, to nas wszystkich czekałoby potępienie, dlatego że jedyną karą za grzech jest śmierć. I w związku z tym, Pan Jezus umarł za nas, ale trzeciego dnia zmartwychwstał. To, co zapowiadał wielokrotnie, powiedział, że że on zburzy świątynię, tak? I w 3 dni ją odbuduje. To Pan Jezus mówił o sobie, tylko że tego jeszcze nikt nie wiedział. Pragnąłbym zaprosić Was do 53 rozdziału Księgi Izajasza. Przeczytajcie ją sobie w całości. To jest niesamowite, że Izajasz jest prorokiem. Jest prorokiem, to też mówił o tym wszystkim jeszcze dużo przed narodzeniem Pana Jezusa, przed przyjściem Pana Jezusa na świat. Natomiast tak właśnie się stało. I Izajasz jeszcze dużo przed narodzinami Pana Jezusa ogłosił to, co ogłosił. I teraz ja Was zapraszam gorąco do Księgi Izajasza, 53 rozdział. I tam będziecie mieli czarno na białym to, że Izajasz mówił o samym Jezusie Chrystusie. Więc teraz przejdźmy do tego, o czym miała być mowa, czyli do wszelkich ludzi, którzy są uzależnieni od pornografii, do wszelkich aktorek porno i wszystkich aktorów porno, którzy zostali wciągnięty w ten brudny i grzeszny świat i te biedne aktorki są wykorzystywane przez reżyserów, oczywiście za odpowiednią zapłatę, ale ta zapłata nijak się ma do tego zła, które one czynią. I tak samo ja mówię też o wszelkich aktorach, którzy są po prostu wykorzystywani, którzy nie czerpią z tego żadnej przyjemności, a wykonują tylko swoją pracę. Na co mało kto zwraca uwagę.
ale oni wykonują tylko swoją pracę. Oni muszą zrobić to w taki, a nie inny sposób. I to jest przykre. I wszystkie osoby, które są uzależnione od oglądania pornografii, które po prostu są uzależnione od seksu również, wszystkie te osoby cierpią ogromnie, dlatego że albo wydają pieniądze na prostytutki, które również są wykorzystywane, tak? I ja chciałbym powiedzieć, że w imię Jezusa Chrystusa, mocą Ducha Świętego, która została mi dana przez chrzest i bierzmowanie, ja teraz, w tym momencie, ja przełamuję w imię Jezusa Chrystusa, ja przełamuję wszystkie zniewolenia, wszelkie zniewolenia od pornografii, od seksu. Ja przełamuję panowanie szatana w tej dziedzinie, w dziedzinie seksualności. Ja przełamuję to mocą Ducha Świętego w imię Jezusa Chrystusa. Przełamuję działanie pornografii, ja przełamuję działanie demona seksu, seksualności, który poprzez pornografię, poprzez bezwstydne zachowania tworzy sobie legion niewolników. Ja przełamuję to. Nie jesteście niewolnikami, jesteście wolnymi ludźmi. W imię Jezusa Chrystusa ja ogłaszam, że jesteście wolnymi ludźmi. Mocą Ducha Świętego daną mi podczas chrztu i bierzmowania, ja ogłaszam, że jesteście wolnymi ludźmi. Nie jesteście niewolnikami. W imię Jezusa Chrystusa ja zrywam wszelkie kajdany grzechu. Zrywam wszelkie kajdany prostytucji. Zrywam wszelkie kajdany tego całego porno biznesu. Tego całego seks biznesu. Ja zrywam kajdany niewoli. Zrywam kajdany w mocy Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego i w mocy Boga Ojca Najwyższego, Wszechmogącego, któremu należy się cała cześć i cała chwała. Ja zrywam wszelkie kajdany prostytucji, wszelkie kajdany aktorstwa, wszelkie kajdany pornografii, wszelkie kajdany wykorzystywania ciała w celach zarobkowych, jak również wszelkie kajdany niewolnictwa w stosunku do pornografii i wszelkie kajdany niewolnictwa w stosunku do seksualności, gdyż seksualność jest darem od Boga. Jest napisane to w Księdze Rodzaju. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. To jest zamysł samego Boga, żeby tak właśnie się stało. I szatan wniknął w tę sferę po to, żeby uczynić ludzi swoimi niewolnikami. Przez grzech nieczystości bardzo wiele dusz trafia do piekła. Dlatego ja w tym momencie przełamuję to. Ja przełamuję mocą Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Ja przełamuję wszelkie niewolnictwo względem demona seksualności, który sieje i zbiera. Ja ogłaszam pełne zwycięstwo Pana Jezusa. I ja ogłaszam, że Pan Jezus ponad tym wszystkim króluje. I nie ma mowy tutaj, nie ma miejsca tutaj na panowanie złego. Nie ma miejsca. Ja ogłaszam pełne zwycięstwo Ducha Świętego, Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. Ogłaszam pełne zwycięstwo. Amen. Amen. Przyjmijcie Ducha Świętego. Przyjmijcie Słowo Boże.
I czuję, że miałem też słowo poznania, polegające na tym, że jest, os są oso jest osoba, która odczuwa cierpienie podczas wypróżniania się. Masz kłopoty z jelitem grubym i czujesz takie kłucie w jelicie grubym i to powoduje ogromny ból. I ja wierzę, że Pan Jezus to uzdrawia. Pan Jezus to dotyka i Pan Jezus to uzdrawia. Przyjmij to. Przyjmij to uzdrowienie. No i amen. Amen, amen i jeszcze raz amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkim Wam proponowałbym oczywiście wstąpić do jakiejś wspólnoty, jak również proponowałbym oddać swoje życie Jezusowi, dlatego że to jest pewien sposób na to, żeby się zabezpieczyć przed złym. Jak również polecam taką książkę, jeżeli ktoś miałby siłę na to, żeby wypełnić słowa przekazane przez tę książkę. Jest świętego Ludwika Grigdon de Montfort. To jest prawdziwy traktat. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Ja polecam wszystkim tę książkę, aby ją przeczytali, aby ją wprowadzili w życie i aby stali się niewolnikami Maryi. Dlatego, że jest to pewna droga do zbawienia. Jest to pewna droga do zbawienia. I ja chciałbym powiedzieć, że Jezus was kocha. Jezus nienawidzi, jeżeli można tak powiedzieć, nienawidzi grzechu. Nienawidzi grzechu tego, który został wprowadzony na ten świat, grzechu seksualności, grzechu perwersji. Nienawidzi tego, natomiast kocha. Kocha człowieka. Kocha każdego, kto miał styczność z tą jakby z tą dziedziną, tak? I Jezus kocha. I Jezus kocha nie dlatego, że jesteśmy tacy biedni i jesteśmy tacy pokrzywdzeni. Nie, Jezus kocha zupełnie za darmo. Jezus kocha nas wszystkich po prostu, dlatego że Bóg jest miłością samą w sobie i nie potrafi nie kochać. Jezus wzywa nas do miłości względem innych, względem siebie samych również. I pamiętajcie, Pan Jezus oddał życie za wasze grzechy, za nasze grzechy. Oddał życie na krzyżu i on przełamał wszelkie zniewolenia. Zniewolenia pieniędzy, zniewolenia seksualne i zniewolenia takie typu, że muszę zdradzać żonę albo muszę zdradzać męża. To nie ma nad wami władzy żadnej. Dlatego, że Pan Jezus oddał za to życie swoje, żeby nas odkupić, żeby nas wszystkich odkupić. I dlatego ja ogłaszam pełne zwycięstwo Pana Jezusa w tej kwestii, jak również w każdej innej. Ja robię to z pełną świadomością i w mocy Ducha Świętego, która została mi przekazana przez chrzest oraz bierzmowanie. I bądź uwielbiony, Panie Jezu, za to, że Ty do nas przychodzisz, że Ty zszedłeś, Ty jesteś Bogiem, zszedłeś do nas przez łono kobiety, bo tylko tak mogłeś stać się człowiekiem i Ty zostałeś zrodzony, a nie stworzony. I Ty jesteś prawdziwym Bogiem i Tobie, Panie Jezu, należy się wszelka cześć i chwała. I dlatego, Panie Jezu, króluj. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. No, więc teraz wiedzcie o tym, że po prostu Pan Jezus nas już zbawił, nienawidzi grzechu, który popełniamy,
ale kocha nas. Kocha nas dlatego, że jest miłością i dlatego, że nie może nas nie kochać, dlatego, że jesteśmy jego stworzeniami. On nie lubi, nie znosi, nienawidzi tego, co my robimy, tego grzechu seksualności. Ale ja ogłaszam, że Pan Jezus uwolnił wszystkich ludzi z kajdan, tej niemocy. Ja ogłaszam, że Jezus jest Panem, prawdziwym Panem. I również mówię o tym, że jest osoba, która również ma problemy przez seks analny. Również ma różnego rodzaju kłopoty związane przez seks analny. To takie słowo. No i przyjmij to uzdrowienie. I Pan Jezus kocha nas wszystkich po prostu, dlatego że jest miłością, ale to nie znaczy, że jeżeli jest miłością, że należy pluć mu w twarz. Bo Pan Jezus jest miłością i owszem, sąd już nad nami się odbył, ale teraz przyjdzie jeszcze sąd, w którym to my będziemy sędziami i w którym to my powiemy Bogu tak, jak chcę iść za tobą, albo nie, ja nie jestem ciebie godny i dlatego ja wybieram potępienie. Nie dajmy się oszukać. Nie dajmy się oszukać, pójdźmy do spowiedzi, nawet jeżeli będzie to spowiedź całego życia. Pójdź do spowiedzi, wyznaj swoje grzechy. Pan Jezus czeka na to, aby tobie wybaczyć, aby tobie przebaczyć wszelką winę. Dlatego króluj nam Chryste, zostańcie z Bogiem i trzymajcie się ciepło. I no cóż, do zobaczenia następnym razem z Panem Bogiem. Pa, pa.